Słuchajcie mnie, dzbany. Do was piszę, niebywający w wielkim świecie biedaki z Podlasia, Lubelszczyzny i Rzeszowa. Do was, którzy za 500+ robicie wstyd podczas All Inclusive w Hurgadzie. W waszą stronę kieruję te słowa śmierdzący naftaliną rodacy, którzy córek nie chcecie dawać Arabom, a synom bronicie nosić turbany. To do was wszystkich, którzy zmuszacie dzieci do chrztu, zabraniając im jednocześnie na samodzielne wybieranie płci. Do wszystkich, którzy co niedzielę nie dajecie spać sąsiadom, bo przed wyjściem do kościoła musicie ubijać schabowe tak głośno, że inteligent cierpi po tym przez cały tydzień. Bo tak jakby nie można było w centrum handlowym zjeść obiadu chociaż raz w tygodniu. Do was, którzy robicie chlew wszędzie tam, gdzie pojedziecie za chlebem. To do ciebie. Nawet jeżeli nie doczytałeś tych kilku zdań do końca. Cuchniesz naftaliną. Ogarnij się i nie rób trzody. Nie rób, bo pani Ewa musi się później za ciebie wstydzić przed Unią. Czaisz, kurwa? Przed całą Unią. Kongres Platformy. Trzygodzinna dawka elokwencji i nowoczesności. Dużo słów prawdy, bo przecież wszyscy klaskali. Niby nic, a oto i są wypunktowane i w odpowiedni sposób zdiagnozowane najważniejsze problemy naszego kraju. Konsylium przewodniczyła dr Ewa. No i w końcu ktoś miał odwagę poprawnie odczytać wyniki badań. Mamy prawo decydować, czy chcemy urodzić dziecko. Mamy wreszcie prawo do edukacji seksualnej naszych dzieci. Mamy wreszcie prawo pójść za rękę w parku z chłopakiem lub dziewczyną. Tak jest w całym cywilizowanym świecie. A wiecie dlaczego? Bo świat jest różnorodny. Mamy prawo do wychowywania naszych dzieci w duchu równościowym tak, aby nie czuły one swoich ograniczeń z tytułu płci. Mówimy im jedno. Jesteście śmiesznie nieaktualni. Czuć od was naftaliną. Na co więc czekacie? Bierzcie do rąk kamienie. Przydadzą się też dwie belki, powróz, pałka, czerwony płaszcz, młotek, gwoździe, no i kawał przestrzeni za miastem. Może być górka szczęśliwicka albo kopiec Kościuszki. Bez znaczenia. Byle wysoko. Wiemy już bowiem, kto odpowiada za wszystkie nasze problemy, zmagania z codziennością, trudy i znoje, drogie paliwo, kosmiczną stawkę VAT-u. Za to, że nie chcą nas na zachodzie, a Putin ma za nic. To nie politycy i ich nieudolność, lecz on. No, śmiało, śmiało. Podnieś palec i wskaż na niego razem z nimi. Winnym temu, że dla waszych dzieci nie ma miejsc w żłobku, jest Jezus Chrystus i jego nieaktualna nauka. Dostęp do darmowej antykoncepcji, możliwość swobodnego wyboru płci, edukacja seksualna, wyprowadzenie religii ze szkół, wypowiedzenie konkordatu, zniesienie symboliki chrześcijańskiej z przestrzeni publicznej, to wszystko naprawi gospodarkę, kumacie? Jako ciemny lud nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, że wasze problemy z zatrudnieniem i jego kosztami, niskie zarobki, wysokie podatki, niepewne emerytury, to, że nie jesteście w stanie odłożyć kilku stów miesięcznie na czarną godzinę, wcale nie wynika z tego, że państwo od 30 lat prowadzi złą politykę, ale z tego, że jesteście zapatrzeni w nauczanie Chrystusa. Antykoncepcja za darmo ułatwi wam życie, czajcie? Biznes z Chinami, eksport wieprzowiny, embargo na polskie produkty i traktowanie Polski przez braci zza Odry jak swoją kolonię rozwiążą prezerwatywy i spirale zrzucane ze śmigłowca nad Chomiczówką, Nową Hutą i poznańskim Łazarzem. Jak mawiał poeta, na łazarskim rejonie nie jest kolorowo. Zrozumcie, że darmowe, kolorowe gumki spadające z nieba mogą zmienić ten stan rzeczy. W weekend zakończył się kongres Platformy. Nie było tam nic o gospodarce, nic o polityce międzynarodowej, relacjach z sąsiadami, nic o obronności, nic o służbach, o wojsku i policji, o nauczycielach i podatku dochodowym. O tym, że naszą ojczyznę nawet Ukraińcy i Litwini mają za nic. Było za to wiele o tym, że Polska jest śmierdzącą naftaliną przeszkodą, która leży po środku kontynentu i blokuje postęp, który mają zamiar wprowadzić cywilizowane państwa Europy. Doktor Ewa wie, co mówi. Doktor Ewa jest z Szydłowca. A wiadomo, że kto choć raz był w Szydłowcu, ten w cyrku się nie śmieje. Doktor Ewa zgodziła się startować do Europarlamentu i nie chce się za was wstydzić. Elektorat musi się zgadzać, bo z wyboru nic.
Walka toczy się więc o dusze, które chociaż powstałe z działania Boga, nie chcą mieć z nim nic wspólnego i gardzą naukami jego syna. Pani Ewa dla głupich 70 tysięcy miesięcznie nie chce być już katolickim ciemniakiem. Mogła mówić wcześniej, to bym dał jej tę kasę, byle nie siała zgorszenia. Pani Ewa nie będzie już chodzić do kościoła i całować papieża po dłoniach, bo liczy na nowy elektorat. Oczywiście za 5 lat, gdy struktura społeczna w ten kraju zmieni się ponownie, pani Ewa przed kamerami znów przyjmie komunię i stanie w pierwszym rzędzie w kościele. Każdy swój tekst związany z kościołem staram się przemodlić. Przed publikacją wysyłam go do kilku duchownych, żeby mogli ocenić, czy w swej zapalczywości nie zapomniałem o pokorze. Jeden z księży odpisał mi w ten oto sposób. Polityka kościoła w Polsce jest następująca. Starać się ułożyć z władzą, aby zachować status quo. Aby tylko większość sejmowa nie wprowadziła aborcji do 9. miesiąca ciąży. Aby nie rozwiązała konkordatu. To smutne, ale prawdziwe. Trzeba się modlić, panie Marku. Trzeba, proszę księdza. Trzeba, ale od kiedy to, że ośmielę się zapytać, kościół jest od układania z władzą? Rozumiem, komuna, stalinizm, spryt był wtedy niezbędny, ale dziś? To kompromis ma polegać na tym, że dzieci z zespołem Downa można wrzucać do gazu i przymykać na to oko? Ważni duchowni dają się fotografować z politykami, którzy nawołują do aborcji in vitro, straszą furiatkami od czarnych protestów, mówią, że chrystusowe zasady śmierdzą naftaliną. Po takich wypowiedziach ci sami, znani powszechnie politycy, idą do kościoła i przystępują do komunii, a wy im jej udzielacie. Rozdajecie ciało naszego Pana jak chleb w piekarni, każdemu, kto przyniesie tylko kilka złotych. Natomiast politycy uważający się za katolickich, a walczący jednocześnie z nauką naszego kościoła, sieją zgorszenie. Przez takie rozmydlenie prawa istnieje dziś cała masa szczerze wierzących ludzi, którzy uważają, że kościół pozwala na aborcję. Ile dyskusji z takimi osobami przeprowadziłem. Inni, ci, którzy nie wierzą, i tak na kościół plują. Chcecie rozwiązania? Zacznijcie ich ekskomunikować. Kościół jest od tego, żeby prowadzić ludzi do zbawienia, a nie wskazywać drogi na skróty. A propos naftaliny. Rzeczywiście ten najprostszy z policyklicznych węglowodorów aromatycznych nie należy do najlepiej pachnących. Znam jednak inne zapachy, z którymi musieli radzić sobie swojego czasu pracownicy Ministerstwa Zdrowia i z tego co wiem nie byli zadowoleni z tego faktu. Efekty widzieliśmy wszyscy na czerwonym dywanie w towarzystwie Złotej Pani. Był to październik, rok 2014.